Kochani moi, dzisiaj taki krótki, duchowy temacik dotyczący ścieżki wzrastania. Zainspirował mnie Muji i jego wypowiedź, która obecnie krąży po internecie, dotycząca ego, które bierze górę wtedy, kiedy człowiek zaczyna podążać tym, co mu się wydaje duchową ścieżką. Czyli na przykład zaczyna uprawiać jogę albo przechodzi na wegetarianizm i przez to czuje się lepszy od innych i zaczyna tych innych, którzy nie ćwiczą jogi, nie medytują, nie przeszli na wegetarianizm, zaczyna ich po prostu potępiać. Ja dzisiaj nie o ego, to tylko była inspiracja. Chciałam natomiast zwrócić uwagę na coś innego. Otóż rzeczą jak najbardziej słuszną jest, że wybieramy sobie rozmaite praktyki, tak to nazwę, w tym celu, żeby przyspieszyć swój duchowy wzrost. Natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na to, jakie praktyki wybieramy. Na pewno fajną rzeczą jest ćwiczenie jogi, na pewno fajną rzeczą jest odstawienie mięsa, przejście na wegetarianizm, na jedzenie o lżejszej energii. Na pewno, to wszystko jest pozytywne bez dwóch zdań. Natomiast chciałam Wam zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że kluczem duchowości, kluczem do duchowości, kluczem do duchowego rozwoju jest miłość. Miłość bezwarunkowa. I tak naprawdę od tego powinniśmy zaczynać. Nie można zaczynać od końca, czyli jakby nie można zaczynać od tego, co jest tylko efektem ubocznym naszej drogi. Pamiętajcie, że odstawienie mięsa na przykład jest efektem dodatkowym tego, że zmienia się nasza wibracja. W pewnym momencie po prostu nie jesteśmy w stanie przyswajać czegoś takiego pokarmu, jakim jest mięso, po prostu. I to przychodzi spontanicznie, to przychodzi naturalnie. Znakomity duchowy nauczyciel Osho wielokrotnie podkreślał w swoich publikacjach, że kiedy podążamy duchową ścieżką, to odrzucamy po drodze to wszystko, co przestaje nam służyć, to wszystko, co nie rezonuje z naszą wzrastającą wibracją. A zatem my nie musimy jakby zaczynać drogi od końca, tylko należy skupić się na tym, co jest rzeczywiście treścią naszego wzrastania. Powtórzę raz jeszcze. Treścią duchowego rozwoju i kluczem do duchowości jest miłość bezwarunkowa, jest dobroć, tolerancja, szlachetność. Jeśli wprowadzicie do swojej codziennej praktyki bycie dobrym, bycie kochającym, bycie tolerancyjnym, rozumienie drugiego człowieka, jeśli wprowadzicie współczucie, szlachetność, szlachetne działania, to bardzo szybko osiągniecie taki efekt, o jakim marzycie. Ani joga, ani wegetarianizm, ani żadne inne temu podobne praktyki tego nie przyspieszą. One są oczywiście fajne, one są ciekawe, one na przykład mogą wpływać na stan naszego zdrowia w sposób pozytywny, natomiast nie to jest treścią naszego rozwoju. A zatem, jeśli ktoś na przykład nie je mięsa, ale pogardza innymi ludźmi, którzy jedzą mięso i nienawidzi tych wszystkich, którzy zabijają zwierzęta, to jest w ślepej uliczce. I nie dlatego, że nie ma racji, bo oczywiście rację ma. Natomiast pamiętajcie, kiedy mówimy o tym, że wzrastanie duchowe, że podnoszenie wibracji związane jest z miłością bezwarunkową, to ta miłość bezwarunkowa wymaga kochania przede wszystkim siebie, a następnie właśnie patrzenia oczami miłości na wszystkich innych. Nie tylko na te zwierzęta, które są bezbronne i zjadane przez ludzi, ale także na tych wszystkich, którzy te zwierzęta zjadają. Człowiek, który jest naprawdę przebudzony, rzeczywiście odrzuca mięso. Po prostu taki pokarm, jak mówiłam wcześniej, nie rezonuje z jego wyższymi wibracjami. Ale człowiek przebudzony nie pogardza nikim. I człowiek przebudzony patrzy na tych wszystkich, którzy ciągle jeszcze jedzą mięso, z miłością i ze współczuciem. Patrzy na nich i mówi lub myśli, przestaną jeść mięso, kiedy będą na to gotowi.
nie potępia ich w żaden sposób, ponieważ człowiek przebudzony nie potępia nikogo i niczego. To bardzo ważne. I właśnie dlatego zwróciło moją uwagę to wszystko, co przekazuje Muji. On powołuje się właśnie na to, że czasami ego jest silniejsze niż ludzkie, naturalne myśli. I to ego powoduje, że ktoś odstawia jedzenie mięsa, bo chce być lepszym gatunkiem człowieka. I czuje się automatycznie lepszy od innych, od tych wszystkich, którzy jeszcze tego poziomu nie osiągnęli. Natomiast jest to trochę sztuczne i pamiętajcie, nie przyspieszycie objawem właściwego rozwoju. To jest właśnie trochę tak, jakby spojrzeć na przykład na jesień. Objawem jesieni jest to, że liście żółkną, spadają z drzew, układają się na trawniku. I teraz wyobraźcie sobie, że ja w czerwcu czy w lipcu pomaluję liście na żółto, pozrywam je, rozsypię na trawniku. Czy z tego powodu przyjdzie jesień? No chyba nie. To jest odwrócenie kolejności. A zatem nie zmuszajcie się do pewnych rzeczy, które nie są konieczne, tylko skupcie się na tym, co naprawdę jest ważne. Postarajcie się na swojej ścieżce duchowej skupić na tym, co dobre, co pełne miłości, na tym, co przynosi do waszego życia tolerancję, szacunek dla innych, rozumienie drugiego człowieka, współczucie dla drugiego człowieka. I tak naprawdę myślę, że słowo tolerancja jest tutaj też bardzo ciekawym kluczem, który pokazuje osoby przebudzone. Im więcej w nas akceptacji i rozumienia zachowania drugiego człowieka, tym wyższe nasze wibracje. To tak działa i to jest właściwy wskaźnik. A zatem nie ten, kto odstawił mięso, jest wielce rozwinięty duchowo, tylko ten, kto kocha wszystkie czujące stworzenia i między innymi dlatego nie je mięsa, ale kocha też ludzi i rozumie ludzi, wszystkich, także tych, którzy to mięso jedzą. Na tym polega rozwój, na tym polega przebudzenie.